J'ai une papier convocation. Convocation, cela me suit. W zasadzie początek tego filmu był zaplanowany zupełnie inaczej, ale scena, którą nakręciliśmy, niestety nam się nie udała, w związku z tym ją wyrzuciliśmy. Ponieważ ją wyrzuciliśmy, trzeba było coś znaleźć zamiast tamtej sceny. I wtedy wmontowałem na początek tego filmu, wmontowałem sekwencję, która w ogóle miała być, nie miała być na początku, to jest sekwencja takich walizek, które jadą po taśmociągu w podziemiach lotniska. To jest, wydawało mi się, że to jest dobry pomysł z dwóch przynajmniej powodów. Po pierwsze, że wszystkie trzy filmy wtedy zaczynają się w podobny sposób, to znaczy zaczynają się od jakiejś podziemi cywilizacji, czy powiedzmy podziemi technologii. Pierwszy film się zaczyna pod samochodem, drugi film się zaczyna od walizek, które jadą po taśmociągu na lotnisku, trzeci film się zaczyna od takiej wędrówki kamery wzdłuż drutów telefonicznych. Chodziło nam generalnie o to, biorąc o to, że codziennie używamy różnych rzeczy i przedmiotów, nie zdając sobie w istocie sprawy z tego, jak te rzeczy są skomplikowane i jak w istocie one są niebezpieczne. Dotyczy to właściwie każdego z tych trzech początków. Ten film się zaczyna od walizek jadących po taśmociągu, które są troszeczkę wcześniej, to jest tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się to. To jest dokładnie plan pod napisy. I to są walizki jadące taśmociągiem. Potem jest ujęcie, którym pokazujemy nogi bohatera. Co to jest ważne w tym ujęciu, w którym pokazujemy nogi bohatera? To jest to, że ten bohater drepcze, że on nie idzie, on drepcze. On gdzieś się śpieszy, a równocześnie jest nieporadny w tym chodzie, w tym rodzaju butów, które ma, w tym płaszczyku niezgrabnym, w tym nieładnie, delikatnie mówiąc, nieeleganckim ubraniu. To wydawało nam się istotne. To jest scena przed sądem Pałacu Sprawiedliwości. Co było istotne, to ulokować bohatera we właściwym anturażu. To znaczy ulokować go w takim miejscu, w którym będziemy widzieli, że on nie pasuje do świata, w którym się znajduje. To było dla nas bardzo ważne. To jest jedno ujęcie, które jest dosyć długie, jest sfotografowane w ogólnym planie właśnie po to, żeby można było zobaczyć bohatera w całej jego sylwetce, to znaczy w całej jego nieporadności. Jest nieduży, nie wie jak się znaleźć, wyciera ręce na przykład w tej chwili o kurtkę, troszkę boi się samochodu, tu przechodzi nawiasem mówiąc Maryn Karmic, przed chwileczką przeszedł. Wyciera ręce, boi się samochodu, tu przejeżdża. I to jest pomysł, który powstał później, dopiero w montażowni. Tak ten film nie miał się zaczynać, ale później w montażowni, ponieważ chcieliśmy bohatera doprowadzić możliwie syntetycznie do Pałacu Sprawiedliwości, na salę rozpraw, gdzie czekała go rozwód, to z powodu tego, żeby go doprowadzić szybciej i właśnie syntetycznie, przyszedł mi do głowy pomysł, żeby wykorzystać te walizki kilkakrotnie. To znaczy na początku jest plan walizek i teraz mamy drugi plan walizek. I te walizki jadą po taśmociągu, kamera zwraca bardzo wyraźnie uwagę na jedną z walizek. W tej chwili ją wyraźnie wybiera spośród innych, jak pan widzi. Już ją obserwujemy. Teraz jesteśmy jakby dalej w jego drodze do Pałacu Sprawiedliwości. Ominęliśmy jakiś kawałek jego drogi i przechodzimy do następnej drogi. To jest drobna dokrętka do tej sceny. Jeżeli pytał mnie pan, po co montuje, to właśnie po to montuje, że jak zauważyłem, to ujęcie nie sprawdza się w całości jako jedno ujęcie. Temu ujęciu brakowało detalu, brakowało zbliżenia nóg albo czegokolwiek innego, które pozwoliłoby nam przejść z tego ujęcia na zbliżenie bohatera, który jest tutaj. Nie była to ładna sklejka pomiędzy tym zbliżeniem, a tym szerokim planem. Ta sklejka była niedobra. Kiedy w montażowni się zorientowałem, dokręciliśmy później już w innym zupełnie miejscu, na schodach do kościoła w Paryżu, dokręciliśmy scenę z tymi gołębiami. To nam pozwoliło przejść po pierwsze do gołębia, a po drugie do jego portretu.
Oczywiście to jest rzecz jasna, ten naznaczony bohater przez Gołębia jest oczywiście pewnego rodzaju archetypem. To wiadomo, że po prostu jeżeli kogoś naznaczamy, wszystko jedno czym, wiadomo, że ten człowiek od tego momentu będzie już dla nas ważny, ponieważ jesteśmy w bliskim planie, z tego bardzo wyraźnie widzimy, co się zdarzyło. Rzecz jasna, to nie jest film dokumentalny, wobec tego to nie jest Gołąb, to jest rekwizytor Michel, który stał tutaj w tym miejscu na wysokiej drabinie i spuszczał z góry strzykawką lekarską coś, co było podobne do gołębiego gówna. W jakim stopniu ta scena oczywiście jest streszczeniem czy skróceniem całego filmu. Nasz bohater roztrąca gołębie, gołąb odlatuje w powietrze i on teraz, proszę bardzo, z przyjemnością i z uśmiechem i z taką łagodnością przygląda się temu gołębiowi. Dopóki gołąb nie nasra mu na ramię, w tym momencie rzecz jasna, czuje się, no, delikatnie mówiąc, skrzywdzony przez los, ponieważ tak mu się podobał ten gołąb i z taką przyjemnością mu się przyglądał, że teraz czuje się po prostu poniżony przez tego gołębia. Tematem filmu jest też oczywiście poniżenie, to znaczy jest też to, że ludzie nie są i nie chcą być sobie nawzajem równi, ponieważ tematem tego filmu gdzieś tam w tle, w backgroundzie jest równość. Bohater od razu nie jest równy, ponieważ w pierwszej scenie zachwyca go coś, co wzlatuje w powietrze, co trzepocze, co ma piękny ruch i nagle się okazuje, to, co go zachwyca, go krzywdzi. Wobec tego natychmiast jest poniżony nie tylko przez to, że go mu nasrał na ramię, ale także i przez to, że zawiodła go jego intuicyjna naiwność w stosunku do natury. Gołąb jest oczywiście jakimś tam kawałeczkiem natury, nawet jeżeli to jest w mieście. Tu nam na tym zależało, żeby tą rzecz Zbyszek zagrał. Est-ce que Christophe Kieslowski, vous ne faites pas trop confiance à l'attention d'un spectateur d'aujourd'hui? Vous faites des films pour un spectateur extraordinairement attentif à tous les signes que vous disposez. Vous avez confiance dans le spectateur à ce point où vous êtes un peu inquiet là-dessus. Wie pan, ja myślę, że jeżeli uda się widza czymś przyciągnąć do filmu, czymś, wszystko jedno czym, jakimkolwiek zabiegiem, który powoduje, że widz w jakimś napięciu, w jakiejś emocji ogląda film, to wtedy mam głębokie zaufanie do tego, że wszystko zauważy, co powinien zauważyć. Zaraz dam panu na ten temat przykład. Do tej pory oglądaliśmy dwa razy walizki jadące po taśmociągu. Teraz po tym ujęciu, następne ujęcie jest znowu dotyczy tej wybranej już przez kamerę walizki, która gdzieś odjeżdża. Oczywiście, że widz nie ma pojęcia, co to jest za walizka, skąd ta walizka się wzięła w tym filmie i czemu ta walizka będzie służyła. Widz tego nie wie. I widz jest skonfundowany, w jakimś sensie zaniepokojony, co ta walizka ma oznaczać. Ale za 24 minuty widz zobaczy, co ta walizka znaczy. I wtedy, niezależnie od tego, oczywiście, jeżeli jest odrobinę skupiony, niezależnie od tego, czy dzieje się to na drodze rozumowej, czy dzieje się to na drodze intuicyjnej, widz przypomina sobie, że już te walizki gdzieś na początku widział. I zaczyna wtedy, dopiero za 20 minut, zaczyna rozumieć funkcję tych walizek z początku. Co więcej, ten zabieg, w moim przekonaniu, daje widzowi także, przyzwyczaja go do tego, że ten film będzie w taki sposób opowiadany. To znaczy, że będziemy zapowiadać jakieś rzeczy, które się wydarzą później. Na razie nie wiemy, co te rzeczy znaczą, a znaczenie ich odgadniemy później. Nazywa się to po prostu, odwrotnie niż retrospekcja, nazywa się to antycypacja. To znaczy, że wprowadzamy pewien element, który zafunkcjonuje i wytłumaczy się dopiero za jakiś czas. Chcieliby porówno na 5 części. Ja biorę 2. Jak to? Jedna do nadawcy, nie? Możesz, kurwa, facet. Kurwa, jego mać. Dawaj go. Ruski, kurwa, jebany.